Jest Melex, jest Alkopoligamia. Mes, Stasiak, dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciał zapytać, czy gdybyście Alkopoli budowali od nowa, to czy coś byście zmienili, jeżeli dzisiaj jesteście tak doświadczeni w porównaniu z tym, co było wtedy? Pewnie byśmy zmienili coś. Coś byśmy z... Kurczę, organizacyjnie albo... No. Myślę, że momentami moglibyśmy być odważniejsi w niektórych ruchach. Nie, były bardzo długo, nasze ruchy były bardzo, bardzo takie ostrożne i przemyślane, też jeżeli chodzi o nakłady zarówno finansowe, jak i nakłady pracy, były stosunkowo ograniczone. Myślę, że teraz byśmy te kroki robili odważniejsze. Tak mogłoby być. Mogłoby tak być, ale z drugiej strony też weź pod uwagę, że jak się trzech kumpli składa, wiesz, na zakładanie firmy i żaden z nich nie ma, nie wiem, jakiegoś super rodzica, który ma inwestycje na Cyprze, to no to zastanawiasz się, czy zainwestować wszystkie swoje, wiesz, oszczędności z tych skarpetek, czy może jednak nie wszystkie. Także tam myślę, że ta ostrożność też nie była zła. Ale dzisiaj jesteście w stanie już ruszyć z kopyta i z pełnymi jajami? Z pełnymi jajami staram się nie ruszać, bo wiesz, to nie, nic zdrowego, ale... Ta odwaga, mam na myśli, że to w was wzrosło? Na pewno wzrosła pewność siebie jako firmy, no bo ja, zarówno ja, jak i Piotrek jesteśmy stosunkowo pewnymi siebie osobami, ale jako firma Alkopoligamia pewność wzrosła, na pewno pewność wzrosła. Mhm. Czytałem ostatnio kilka artykułów, które Embik stawiają w takim świetle. Nie czekałem pod względem... Na przykład, kiedy kupuję jakąś książkę za 5 dych, to artysta dostaje z tego 5, mam na myśli autora. Jak to wygląda w przypadku muzyki? Kiedy kupuję płytę, powiedzmy, Mesa w Empiku, a na stronie, to jaka jest różnica? Różnica jest diametralna. Tutaj nie możemy też mówić o tym, bo to chyba nawet nie wypada, jak się robi z kimś interesy, to są jakieś tajemnice między kontrahentami, ale zawsze lepiej jest kupować bezpośrednio od artysty płytę, w ogóle sztukę. Lepiej kupować od artysty bezpośrednio, pójść do jego jakiejś prywatnej galerii, prywatnego studio i tak dalej, żeby te pieniądze jakby przechodziły przez najmniejszą ilość pośredników. Im większa ilość pośredników, wiadomo, każdy na tym musi zarobić, bo każdy wykonuje jakąś tam pracę, aby to sprzedać. I zawsze lepiej iść bezpośrednio, czyli w naszym przypadku na stronę alkopoligamia.com, sklep.alkopoligamia.com, niż iść po płytę do Empiku, ale no, jak ktoś na przykład nie ma wyboru, znaczy nie jest tego pewien, to szuka sobie Empiku, a potem sobie kupuje. Piotr? Tak, dodam, że bezpośrednio, a jednak trochę pośrednio, no bo ten gość, który wystawia w galerii, to też ktoś musi za tę galerię zapłacić czynsz i tak dalej. To nie zawsze malarz jest w stanie ogarnąć takie rzeczy, dlatego malarz ma na przykład, nie wiem, marszanda czy jakiegoś mecenasa. Tak, ale... W związku z tym, no ja też, zależy mi na tym, żeby bezpośrednio od artysty to niekoniecznie znaczyło, że ktoś ściąga od niego, wiesz, z twardego dysku po prostu bezpośrednio, tylko, no nie wiem, Kuba Knap czy Elliot Carvel dostają znacznie więcej niż jak kupisz ich płytę ze strony Alkopoligamia, niż jak kupisz od jakiegoś tam sklepu, hurtownika i tak dalej. Pomniejszone o tych ludzi, którzy musieli tę płytę wyprodukować. Nie ma tam jakichś, wiesz, dziwnych ludzi w Alkopoligamie, którzy gdzieś siedzą i nie robią nic, nie mieli nic wspólnego z płytą Knapa i ona przez to na przykład była droższa o 60 groszy, tylko ci wszyscy ludzie mieli swoje funkcje, wiesz, to też często są dobrzy kumple Knapa, którzy pakowali w sreberka tę płytę i tak dalej, no i on siedzieli jakimś tam procentem zysków, ale do artysty w małej, niezależnej wytwórni kupionej bezpośrednio płyty ze strony trafia dużo więcej niż ze sklepu. Chyba powiedziałem coś w taki bardzo uczony sposób, coś bardzo prostego, to mi się zdarza czasem, przepraszam. Chciałbym zapytać o projekt jeszcze, albo inaczej, jaki jest klucz, jeżeli chodzi o wybór materiałów i artystów? Materiałów? No tak, ogólnie w Kreszu. Tak, jeżeli chodzi o płytę albo inaczej, to ojcem tego projektu i producentem wykonawczym tego jest Witold Michalak, czyli trzeci z nas, wspólników Alkopoligami. Witek jest ojcem tej płyty i on zajmuje się głównie ogarnianiem. My robimy jakieś dodatki do tego albumu, wspomagamy go w tej produkcji. Jeżeli chodzi o klucz to są klasyczne utwory hip-hopowe, które są klasykami. To są utwory, nie mogą być to utwory z 2011 roku, to są klasyczne utwory z początków, te, które są dla nas, mają jakiś tam walor sentymentalny, albo dla ludzi w naszym wieku mają sentymentalne cechy.
I to jest klucz, jakim wybieramy te utwory. A jeżeli chodzi o artystów, no to wybieramy wielkich artystów. Wokalistów, wybieramy same duże postacie, które żeby śpiewały, które też sami cenimy i bardzo lubimy. Bardzo nam zależy na tym, żeby pokazać, jakie dziwne rzeczy można śpiewać i można śpiewać też hip-hop i można śpiewać piosenki, które mają zupełnie inny zakres tematyczny. I to jest mega zajawa i to też taki, to jest nasz pomysł, to nie jest tak, że wszystko wymyślałem w tym Witek, żeby pokazać ludziom, że nie należy się bać hip-hopu. To jest bardzo. To jest zasad dobrego wychowania. Nie należy się specjalnie bać. Nie bójcie się zachad dobrego zachowania. I wyłączajcie dzwonki. Ale Staszek budzi się w kinie i zapłacił polskiemu twórcy po podziale pewnie faktycznie nie dostał dużo, ale jednak kupił bilet na polski film. I wyłączyłeś wtedy telefon? Wyłączyłem, kupiłem bilet ja i jeszcze 3 osoby. Jaki film? Polskie gówno. Tego się spodziewałem. Nie tak patrzysz na niego. Nie. Tylko to mi przyszło do głowy z polskiego, na co można teraz iść. No tak. Ja nie byłem jeszcze, więc... Wróćmy. Ja mam jeszcze takie pytanie o komentarz. Czy jakby niemuzyczne wybory pewnych artystów waszych mogłyby wpłynąć na to... Ogólnie na sprawy zawodowe. Mam na myśli, Paweł Kukiz, kiedy zadeklarował się, że będzie startował na prezydenta, to jego wytwórnia zerwała z nim kontrakt. Serio? Tak. To jest news z dzisiaj. Znaczy, jak będzie wywiad, to już będzie news przestarzały być może. Ale na zimno, jak czujecie, znaczy na ciepło, jak czujecie u was, gdyby powiedzmy Kubak powiedział, wchodzę w politykę, zmienię świat, czy to miałoby jakiś wpływ na muzykę? Musielibyśmy się naprawdę mocno zastanowić, nie chcę tak rzucać teraz słów nawet, ale wydaje mi się, że jeżeli by powiedział, że idzie w politykę, a do tego cały czas by robił dobrą muzykę, którą my byśmy się zajmowali, nie zajmowalibyśmy się jego kampanią prezydencką, chociaż ja mógłbym, bo jestem z wykształcenia marketingowcem politycznym, ale wydaje mi się, że nie, jeżeli by nagle stwierdził, że zmienia orientację i głównie chciałby gwałcić kozy i pokazywać z tego filmiki na YouTubie, myślę, że wtedy moglibyśmy się zastanowić. Ale tak to myślę, że jest to indywidualne przypadki by ważyły. Ja mam odpowiedź na pytanie. Myślę, że mamy w wytwórni tak różne postaci jak Pius i poglądy Piusa są tak bardzo niezbieżne z moimi, albo Knapa z kolei też niekoniecznie są zbieżne z moimi, więc myślę, że gdybyśmy się pięknie różnili, a on chciałby być burmistrzem Halinowa na przykład, tego miejsca pod Warszawą, z tym się utożsamia, no to wiesz, no to kwestie organizacyjne bardziej, a światopoglądowe jesteśmy i tak bardzo różni od siebie. No, Knap totalnie jest różny na przykład od Witka, a Witek z radością słucha jego płyty i ją wydaje, no nie? Także poglądy tutaj ja bym się tego nie bał, raczej takie funkcjonalne rzeczy, że jest to technicznie niewykonalne. Kozy są wykonalne, czy kozy cierpią, gdyby Knap je gwałcił? Może na przykład się jarają. Dzieci cierpią na pewno, a koza, no co koza. A ja cierpię, jak na to patrzę. Nic nie patrzyłem. A nikt ci... czyli wpadłeś jednak na sesyjkę. Wpadłem z kozą. No, także, no, jakoś byśmy to chyba pogodzili. Z tą kozą to Stasiek się nie zgadza, ja to nie wiem, byle nie dzieci. To na do widzenia, Stasiaku, czy jakaś płyta kiedyś w historii kalendarzu. Tak. Ale od ciebie. Tak. A, coś więcej? Dużo więcej. Nie będę mówił konkretów o rzeczach, które nie są... Ile lat będzie miał mój syn, którego jeszcze nie mam, jak wydasz płytę? Dobre pytanie. A spłodziłeś go już? Nie jeszcze. Nie będzie miał lat. Fajnie. Nie będzie miał lat? Poczekaj, ja bym chciał zakończyć wywiad. Nie ma tego, to się nie otwiera. To się nie otwiera? Chcesz popsuć mi czapkę. Nie, chciałem spuścić zasłonę. Chcesz popsuć czapkę, widziałem. Zasłonę milczenia na to pytanie. Panowie, dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję. Dzięki temu, że zrobiliśmy tę rozmowę, przeprowadziliśmy to ja ze zmieniłem kierunkowskaz w Meleksie. Nie sądziłem, że dzisiaj to zrobię, powiem ci szczerze. Do widzenia. Do widzenia.